Witam wszystkich serdecznie z kolejnego odcinka na polskiej mapce z gry Farming Simulator 19. Poza odcinkiem pozwoliłem sobie tutaj z dokonać zgrabienia i sprasowania tych wszystkich tu obecnych skoszonych plonów lucerny. Co ja za głupoty gadam? No po prostu wziąłem lucernę, skosiłem, zgrabiłem. I niestety moje plany zostały bardzo, że tak powiem, brutalnie zweryfikowane. Otóż okazało się, że kupiłem sprzęt, wszystko ładnie, pięknie, ale nie przewidziałem jednej rzeczy. Tak zastanawiam, człowiek uczy się całe życie, a i tak głupim umiera. Otóż okazało się, że co miałem powiedzieć? Okazało się, że moja maszyna prasująca, znaczy owijarka do bel, obsługuje tylko i wyłącznie bele trawy. I tym samym zmuszony jestem. Okazało się, że kiszonkę z lucerny można zrobić, owszem, ale w specjalnych do tego przystosowanych silosach. Na chwilę obecną nie stać mi na zakup takiego silosu, gdyż są one bardzo drogie. Dlatego po prostu pozwoliłem sobie wypożyczyć tą przyczepę zbierania bel. Ja te bele wszystkie pozbieram. Zgromadzę je w tym miejscu i myślę, że kiedyś przyjdzie taki moment, że będzie mi stać na postawienie takiego silosu specjalnego do fermentacji, do fermentacji lucerny i robienia z niej kiszonki. Dlatego, że szkoda trochę. Bardziej mówię, że na chwilę obecną są to, jakby to powiedzieć, troszkę zamrożone pieniążki. No ale cóż, no. Nie przewidziałem tego, tak? Nie przewidziałem tego i niestety jestem zmuszony, że tak powiem, podjąć takie bardziej drastyczne kroki. Cóż, są to, delikatnie mówię, troszkę zamrożone pieniądze, dlatego że nie opłaca mi się tego sprzedawać w takiej formie, w jakiej to jest. Gdyż stanowczo za dużo bym stracił, tak. Bo jak tak sobie na spokojnie usiadłem i policzyłem, to tysiąc litrów kiszonki mógłbym zarobić 2500, około 2500 złotych, tak. Natomiast za zwykłą lucernę przy, że tak powiem, dobrych wiatrach i to wychodzi około 770 zł, więc no, różnica jest naprawdę bardzo duża.
A cóż, myślę, że uda mi się kiedyś postawić ten silos i jak już go sobie postawię, no to wtedy wiadomo. Przerobię to ewentualnie, jeżeli da radę, to będę tym karmił zwierzęta. A co to się stało? Czyżbym za szybko przejechał? Tak czy inaczej, wykorzystując tą przyczepę, będę miał, że tak powiem, ogląd, ile tego w sumie właściwie wyszło. Ile takich przyczep wyjdzie, no bo na przyczepę wchodzi 12 bel. No to zaraz się szybko okaże, ile tego wyszło. Myślę, że uda mi się to zebrać na odcinku wszystko. Nie będzie tego jakoś bardzo dużo. No to już mamy drugą przyczepę. Jeżeli chodzi o sprzęt, to go na razie postawiłem tam pod wiatą. No w tym budynku gospodarczym koło domu pochowałem sprzęt na razie w tym miejscu. Zobaczę, ile miejsca mi zajmie ta lucerna sprasowana. I wtedy ewentualnie wrócę z powrotem częścią tego sprzętu to pod tą wiatę. No cóż, życie. A tak przy okazji to macie Państwo prezentację przyczepy do zbierania bel, którą będę w przyszłości chciał kupić na własność. Ale to już jak się dorobię łąki. Ogólnie jestem w posiadaniu dodatku Wicon i Kvernaland, gdzie były te przyczepy do zbierania. Trochę mi ten. Aczkolwiek osobiście uważam, że te przyczepy Ursusa są dużo, 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 dużo lepsze. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Przede wszystkim dlatego, że no, różnica cenowa, bo jeżeli chodzi o kwestię ceny, to przepaść między tymi przyczepami w dodatku Wicon i Kvernaland, a tymi Ursusa są, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Zresztą mogę zaraz wam to pokazać w sklepie. No i co mają do tego? Dlaczego bardziej wolę te przyczepy niż tamte? Dlatego, że te przyczepy ustawiają belę w pionie. Tamte ustawiają w poziomie. I tym samym, przynajmniej według mnie, jest to na tyle uciążliwe, że ustawiając belę w pionie więcej ich się zmieści i łatwiej jest wymanewrować tą przyczepą niż tymi belami, które są ustawione w poziomie. Tak jest przynajmniej moje zdanie na ten temat. Oczywiście mogę się mylić. Ale jeżeli mówię, chodzi o mnie, no to te przyczepy przypadły mi bardziej do gustu niż tamte z tego dodatku Wicon i Kvernaland. Tak dla porównania.
pozwolę sobie pokazać to. Przepraszam, no z dodatku Anderson Group. Pomyliłem się, przepraszam bardzo. No to mówię, no to ta najtańsza, no fakt, ona mieści 24 bele, ale to jest cena 225 tysięcy. No ta droższa, która jest już przewidziana stricte do balotów, to jest wydatek 323 tysięcy. A ta do kostek, no to już jest prawie 400 tysięcy. Ta mniejsza do kostek, tak, to jest wydatek 255 tysięcy. Natomiast te przyczepy Ursusa, one są tutaj z tyłu, na samym końcu. Sobie pozwolę przeskoczyć. O! No fakt, ta na 18 bel, no to już jest wydatek rzędu 400 tysięcy, ale na przykład ta na 12. Przyznam się, że nie wiem, czym te się różnią. Nie wiem. To jest 192 201 i ta mniejsza to jest 174, no ale ona jest na 8 bar. No ta faktycznie jest. No tak konkretnie, to już ma konkretną cenę, ale mówię, to jest 18 bel. No i jeszcze jedna rzecz, która jakby przemawia za tymi przyczepami, przynajmniej na tej serii, jest to polska przyczepa. Jest to polska przyczepa produkowana przez Ursusa. Dlatego myślę, że ona jak najbardziej na tej serii powinna się znaleźć. Przynajmniej jedna. Może dwie. Zobaczymy. Nie wiem jeszcze, którą kupię. Na pewno w pierwszej kolejności muszę coś wymyśleć z tą całą sytuacją związaną z tą kiszonką. No. Przyznam się, że się troszkę przewiozłem i jest to jakby tylko i wyłącznie moja wina. No ale. Zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o moje plany dalsze, to one nie ulegają zmianie. No po prostu z racji tego, że w tej zimie nie będę miał tego planowanego przychodu, który sobie tam wymyśliłem, to one się po prostu odsuną troszkę w czasie. I tyle. I tym się po prostu to będzie wszystko różniło. Ale tak jak mówiłem, pole. Zagrody dla zwierząt. I ogólnie rozwój gospodarki. Myślę, że może jakieś większe maszyny. Może. Chociaż z tego co widzę, to na razie to co mam mi w zupełności wystarcza. Na tyle, jeżeli chodzi o prezentowanie tego, co miałem zaprezentować, przynajmniej na chwilę obecną. Cóż, mój cały misterny plan nie wypalił,
No myślę, że w przyszłości uda mi się go zrealizować w pełnym, że tak powiem, wymiarze, który sobie, że tak powiem, wymyśliłem. Żałuję trochę, że wyszło tak, jak wyszło, no ale cóż, nie zawsze się ma to, co by się chciało. Ale z drugiej strony też nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdyż jeżeli faktycznie można tym karmić zwierzęta, to też mamy jakiś tam zapas paszy dla zwierząt na, myślę, że na dłuższy okres. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli chodzi o kwestie Jeżeli chodzi o kwestie właśnie tych zagród, to myślę, że niebawem pojawią się, tak jak wspominałem, kury. Później przyjdzie pora na krowy, świnie, może ewentualnie najpierw będą owce. Ale to się jeszcze okaże, bo mówię, zobaczymy, jak to wyjdzie z zabezpieczeniem paszy dla owiec na zimę. Gdyż owce żywią się przede wszystkim głównie trawą, ewentualnie kiszonką. I tu jest taka kolejna zagwozdka, z którą musiałbym sobie poradzić, ale to myślę, że to jest, że tak powiem, do ogarnięcia bezproblemowego. Tylko mówię, kwestia ustalenia, jak to by miało faktycznie wyglądać. Bo jeżeli się okaże, że te moje owieczki będą sobie mogły spokojnie jeść tą lucernę, i będzie ona, że tak powiem, dawała im wydajność taką, jak daje normalnie trawa czy siano, to w takim razie wtedy ją zostawię. Po prostu nie będę jej sprzedawał, nie będę jej przerabiał, tylko po prostu postawię zagrodę i tyle, tak? Natomiast jeżeli się okaże, że ta lucerna będzie gorsza jakościowo, no to też będę musiał coś pomyśleć, żeby to jakoś ogarnąć, tak żeby było dobrze, tak? Tym bardziej, że no mówię, jeżeli chodzi właśnie o kwestie zwierząt, to i jak widać, upraw. Modyfikacja Seasons jest dla mnie jeszcze czasami, jakby to powiedzieć, zaskakująca. O, to jest dobre słowo.
Tak, nie będę ukrywał, że ta sytuacja z tym, iż lucerny nie można przerabiać na bele, mnie naprawdę zaskoczyła i to poważnie. I jak widać, jest to kwestia troszkę innego rozwiązania systemowego niż w przypadku trawy. Ale cóż, myślę, że uda mi się jakoś wykorzystać to, co mam, i nie będę na tym w żaden sposób jakoś bardzo stratny. To jest jeszcze do ustalenia, tak, do ustalenia, do sprawdzenia, do przebrobienia. Jeżeli macie doświadczenia, jeżeli ktoś z ludzi, którzy to oglądają, ma doświadczenia z Seasons, to prosiłbym, żebyście mi napisali w komentarzach, jak to faktycznie wygląda. Czy to jest po prostu jakieś inne rozwiązanie, czy po prostu muszę mieć ten silos z modyfikacji Global Company, żeby móc to przerabiać na kiszonkę. Bo wiem, że w normalnych silosach też to nie działa. Niestety. Zwykłe silosy nie przyjmują lucerny, żeby ją można było ukisić. I cóż, myślę, że na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, na ten odcinek, to by było tyle. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja sobie to do końca już ogarnę. Policzę, ile tego wyszło, i dam Wam znać w następnym odcinku. A w tym momencie się już z Wami pożegnam. Trzymajcie się, cześć.